W porządku. W takim razie zachęcam was, jak gdybyście po prostu tak jakby nie omijali zupełnie tego systemu. Żebyśmy czuli, że tam po prostu korzystacie z tego, że tam sobie tam zaglądacie, że niby czytacie, niby oglądacie, także to byłoby super miło. Co jest grane? Okej. Okay. Dobra. To, co mamy za sobą, to to, że przeszliśmy w Ewangelii Łukasza już kawał materiału. Od dłuższego czasu, od połowy właściwie poprzedniego kursu, cały czas operujemy w takiej super sekcji centralnej, gdzie cały czas się poruszamy po głównych rozdziałach, po głównych sekcjach, które zajmują się uczniostwem, przestrzenią tego naśladowania Jezusa życia jako uczeń i różnego rodzaju wskazówkami Jezusa odnośnie tego, czym jest uczniostwo, na czym polega przywództwo, które jest realizowane na drodze uczniostwa. I dzisiaj wejdziemy w akcent akcentów, tak? Czyli ten najważniejszy element w ramach całej Ewangelii Łukasza. On jest oczywiście paralelny, to jest sekcja G, od 13:22 do 19:28. Ta sekcja jest oczywiście paralelna do wcześniejszej sekcji G 9:1 do 10:20. Tam też był materiał, który się koncentrował wokół wezwania do uczniostwa. I ta sekcja, którą dzisiaj napoczniemy, również ma ten sam charakter. Koncentruje się na uczniostwie, ale ma cały szereg nowych barw, nowych rzeczy. Spróbujemy to dzisiaj delikatnie napocząć. Dlaczego delikatnie? I to wam zaraz, mam nadzieję, jakoś się wyjaśni. Więc dzisiaj wchodzimy w najważniejszą partię materiału, jeśli chodzi o wezwanie do uczniostwa, tak? Plan na dzisiaj jest taki, że zrobimy wstęp do tej sekcji. Potem omówię generalnie układ treści, budowę, abyśmy lepiej poczuli kontekst. I tutaj się jakoś specjalnie śpieszyć nie będziemy, bo chciałbym, żebyście, no, pamiętając o tym zarysie, lepiej mogli jakoś się poczuć w tym, co będę opowiadał troszeczkę dokładniej, a mianowicie w komentarzu do takich sekcji, które stanowią pierwszą warstwę dla tej całej sekcji G1, gdyż jak sądzę, ta pierwsza warstwa ma bardzo fundamentalne znaczenie dla całości tego, co się w tym materiale dzieje. Zresztą bardzo podobnie jak żeśmy omawiali sekcję poprzednią, tam też wam pokazałem tą sekcję F1, gdzie ta pierwsza znowu warstwa bardzo mocno akcentowała osobistą więź ucznia z Bogiem, z Chrystusem, w Duchu Świętym, ten element osobistego jakby związku opartego na relacji, na słowie, tam był bardzo fundamentalny dla wszystkiego, co się działo później dalej. I tutaj mamy podobną sytuację, również to, co się znajduje w tej pierwszej warstwie, o czym zaraz, też ma taki, jak sądzę, charakter bardzo, bardzo istotny dla całej reszty, która się tam potem rozgrywa. W związku z tym, to, co potem będę chciał zrobić, to tylko skupić się na tej warstwie i jest jeszcze oczywiście pewien powód treściowy z tej warstwy, dlaczego się na tej warstwie dzisiaj właściwie zatrzymam. I wyjaśni się to zaraz. Dobra, w takim razie zaczynamy od wprowadzenia do sekcji G1. Jeżeli wam... dobra, w porządku. No więc sytuacja wygląda tak z tą sekcją. Będzie z nią troszeczkę problemów, ponieważ jest dość obszerna.
Jest w niej bardzo dużo wskazówek stricte praktycznych. No i oczywiście nie możemy w tym momencie przejść przez nią bardzo dokładnie. W związku z tym pewien wybór też będę musiał stosować. Gdyby jednak spróbować na nią jakoś tak spojrzeć zupełnie z góry, tak w pierwszym jakimś takim przybliżeniu, to musielibyśmy powiedzieć, że bardzo intensywnie zajmuje się ona o dziwo w stosunku do tego, o czym mówiliśmy na ostatnim na przykład wykładzie, odzyskaniem aktualnych liderów i zaproszenie ich, pomimo tej całej krytyki, jaka była ostatnio przeze mnie omawiana i jaka była w tej poprzedniej sekcji prezentowana, zaproszenia ich do uczniostwa. Więc jeżeli poprzednio byście coś wspominali sobie z tych zajęć, jaki był klimat rozmowy z faryzeuszami i z uczonymi w prawie, jak bardzo wybuchowa była ta atmosfera, to można powiedzieć, że to, co się teraz będzie działo, no jest właściwie troszeczkę zadziwiające, jeśli chodzi o to, co Pan Jezus sam robi. Tak? Bo nagle zaczyna znowu siadać do stołu z nimi i zaczyna znowu z nimi rozmawiać dość konstruktywnie, chociaż nie bez krytyki. Ale ta krytyka już zupełnie inaczej brzmi. Więcej, o ile w tej sekcji poprzedniej właściwie cała ta lekcja o uczniostwie w tym rozdziale 9 do 10:22 skupiała się na bardzo wąskiej grupie uczniów i apostołów, o tyle teraz samo zaproszenie do uczniostwa pojawia się właściwie na forum ludu. Czyli nie tylko aktualni liderzy są jeszcze jakby materiałem, nad którym Jezus pracuje, ale i lud generalnie zostaje wezwany do uczniostwa. I jemu, temu ludowi, zostaje przedstawiony określony sposób podejścia do tego, jaki muszą przyjąć, jak muszą podejść do tego wezwania, do samego Jezusa, aby to ich uczniostwo miało ręce i nogi, miało podstawowy sens. No dobrze. Innym problemem, oprócz tego, że jest dużo rzeczy w tej sekcji, jest to, że ten materiał, który spotykamy, jest bardzo nierównomierny, jeśli chodzi o objętości. Za chwileczkę Wam to może pokażę. No i to dla Was może być troszeczkę problematyczne, jeżeli będę chciał zestawiać pewne rzeczy, że tutaj mamy krótkie zdanie, parę słów, ale wprowadzające określony temat, a nagle po drugiej stronie będzie całkiem rozbudowana wersja i teraz jakby zapanować troszeczkę nad tym. Czyli po Waszej stronie będzie tutaj nie lada wyzwanie, żeby sobie z tym po prostu poradzić. Ale myślę, że zaraz jak Wam rozdam materiały, to będziecie mogli śledzić pewne rzeczy, jak będę omawiał budowę tej struktury, tej sekcji. Nawiasem mówiąc, może podajcie, mam nadzieję, że nie braknie. Rozdajcie sobie jakoś tam. Więc za chwileczkę się to wszystko wyjaśni. Na marginesie a propos materiałów. Ten materiał jest jakby do całej sekcji tej G1. W związku z tym, jeżeli byście mieli chęć pojawić się na następnym wykładzie, to nie zapomnijcie wziąć tych materiałów, tak? Bo w oparciu o ten sam materiał będziemy rozmawiać również na następnym wykładzie. Dobrze. No więc rzućmy okiem na tą sekcję. Sekcja generalnie ma układ koncentryczny na 7 warstwach. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. To, co mówiłem przed chwileczką, że jest taka bardzo nierównomierna, jeśli chodzi o objętości poszczególnych części, możecie zobaczyć po adresach. Zwróćcie uwagę, w szczególności, patrząc od góry, w Waszych materiałach, to jest zaraz na początku, ten ogólny kształt macie na stronie 4. Jeżeli byście popatrzyli na sekwencję C, czyli oczywiście ta cała sekcja według tej mojej nomenklatury podzieliłem na sekwencje pewne takie, i teraz, jeżeli byście zobaczyli na sekwencję C, to jest od 1 do 6, tak? Ale od 1 do 6, a tutaj jest już 11, 19, czyli tu jest jeszcze nie najgorzej.
ale tutaj jest 30, sekwencja B, 31 do 35, 13, 31 do 35. Natomiast na dole to już jest 17, 20 do 18, 8. To już jest bardzo obszerny materiał, tak? Podobnej sytuacji znajdują się tutaj sekwencje, które są bliżej centrum. Sekwencja F, 14, od 15 do 24, ale po drugiej stronie mamy cały rozdział, 32 wersety. Podobnie E. Proszę? Podobnie E widzę. Tak, i podobnie E, tam jest jeszcze no, tak samo, prawie cały 16 rozdział, a tutaj jest raptem no, 3 wersety, tak? Czyli widać, że Łukasz przynajmniej w wypadku tej sekcji zastosował taką metodę, która jest dość często w sumie przy tych kompozycjach takich koncentrycznych stosowana, nie tylko przez niego, a mianowicie to, że pierwsze elementy są takimi zajawkami, a te, które uzupełniają, czasami po prostu zaczynają dyskutować temat w sposób bardziej rozbudowany, bardziej konkretny, nie tylko taki po prostu hasłowy. No i tutaj wydaje się, że możemy mieć właśnie kilka takich przykładów. No to może zrobimy tak, że żeby nie przedłużać, to może po prostu spróbujemy omówić pokrótce układ treści. I ja będę wam to przedstawiał od razu jakby w takim ujęciu warstwowym, a wy możecie sobie popatrzeć tam albo na ten układ również taki, jaki macie, albo starałem się, żeby w waszych materiałach sekwencje, które sobie odpowiadają, były blisko siebie, tak? Czyli od werset, od wypadku, kiedy mamy dużą dysproporcję, to po lewej stronie macie tą pierwszą sekwencję, krótszą, a po drugiej stronie macie uzupełniającą paralelną część. Jeżeli sekwencje są dostatecznie krótkie, że się mieszczą na jednej stronie, to są po prostu zaraz pod sobą, tak? Czyli na stronie ósmej mamy mniejszą i większą, ale na dziewiątej akurat są tak krótkie, że zmieściły się dwie pary, tak? Tam macie te takie diamenciki, które rozdzielają. O! Tam. Witamy. Które rozdzielają poszczególne sekwencje i tak dalej. Także jak chcecie, możecie śledzić to na tych częściach rozbudowanych, a jak na początku chcecie, możecie po prostu patrzeć. W porządku. Czyli tak sprawy się mają. Jak będziecie chcieli śledzić, czy was bardzo okłamuje, czy też nie, no to po prostu zaglądajcie do tych tekstów wydrukowanych w pełni. Cała ta sekcja G1, no macie ją po prostu fizycznie wydrukowaną. Co jeszcze? Jedna uwaga odnośnie wydruku. Tam macie różne skreślenia, bądź w nawiasach coś podane. To są jakby moje interwencje do tekstu, gdzie albo wspierałem się interlinią, albo greką, albo przekładem dosłownym, albo bardziej za greką porządkowałem układ wyrazowy w wersecie. Takie są jakby główne przyczyny moich interwencji, zaznaczone tam jest skreśleniami i nawiasami. Na prezentacjach już tego nie będę zaznaczał, bo byśmy mieli tutaj za dużo rzeczy pokreklanych. No dobrze, w takim razie przejdźmy do tego układu treści, jaki jest w tej sekcji G1. Pierwsza warstwa. Nią się zajmiemy obszernie, więc może specjalnie o niej nie będę mówił, ale sytuacja jest tego typu. Pierwszy fragmencik skupia się na tym, że Jezus wzywa do przejścia przez wąską bramę. No i ten tekst może się wydawać w jakimś sensie troszeczkę enigmatyczny. Tutaj widzicie, że już wam jakoś podpowiadam, że moim zdaniem te wersety, które zaczynają się od 18:9 do 19:28, są jakby rozwinięciem tej idei, która tu się pojawia w wersecie 13, 22 do 30, w
pewnym takim hasłowym ujęciu i z mojej perspektywy, to jak ja to rozumiem, Jezus mówi po prostu o tym, że On jest tą wąską bramą i nie da się sięgnąć Królestwa, nie da się zyskać życia, pomijając Jego jako tą wąską bramę. W największym skrócie. Więcej będziemy mówić o tym za chwileczkę, więc się teraz nie będę nad tym zatrzymywał. Taka jest generalnie idea. Tam, na początku, w sekwencji A, pojawia się to w pewnym takim skrótowym ujęciu i w pewnym dialogu z liderami, z otoczeniem Jezusa, które tam mu towarzyszy w tej marszu w kierunku Jerozolimy. Poniżej, na końcu całej sekcji, ten temat zostaje rozbudowany, bardziej z różnych stron oświetlony, przedstawiony. Warstwa druga, to jeżeli byście popatrzyli sobie do tych waszych tekstów, to zobaczylibyście, że w obydwu miejscach jest mowa o zapowiedzi sądu. Z jednej strony Jezus właśnie krótko przedstawia siebie jako tego, kto troszczy się o swój lud, troszczył się w przeszłości, bo taką ustawia perspektywę we fragmencie 13:31-35, ale zapowiada sąd, który się zbliża i od którego wydaje się, że tutaj już jakby nie bardzo jest jak się jak już uciec od tego sądu. Natomiast w sekwencji od 17:20 do 8:8 jest ponownie mowa o sądzie. O sądzie tam mamy te znane fragmenty, kiedy jest powiedziane o tym sądzie na podobieństwo potopu, o sądzie na podobieństwo Sodomy i Gomory, o tym, jak Jezus zapowiada, że jeden zostanie wzięty, drugi zostawiony, jedna zostanie wzięta, druga zostanie zostawiona, to ten cały, ta cała historia, ten cały opis dokładnie tutaj jest zawarty w sekwencji B1 od 17:20 do 18:8, tak? Czyli ta druga warstwa skupia się na sądzie, który przychodzi na lud Izraela, na Jerozolimę, i teraz no, liderzy, którzy słuchają Jezusa, coś z tym muszą zrobić i uczniowie coś z tym muszą zrobić. Perspektywa uczniów jest podkreślona tylko w tym fragmencie dopełniającym. Pierwsza opowieść jest tylko i wyłącznie skoncentrowana na zapowiedzi tego sądu i na tym, że dotychczasowe działania Jezusa jako jakby tego, kto się troszczył o swój lud, zostały odrzucone. Dobrze. Warstwa trzecia. W warstwie trzeciej mamy dwa zdarzenia. Tutaj już scena, patrząc od góry, przenosi się znowu na ucztę. Ucztę, no ucztę to może dużo powiedziane, w każdym razie na wspólny posiłek Jezusa do faryzeusza i jego gości, też faryzeuszy. I w czasie tego spotkania no, pojawia się kwestia, aha, jest sabat. Czy co zrobić z człowiekiem, który jest no, chory, tak? On ma tam chyba puchlinę wodną, tak? Tak. No i tutaj, mówiąc krótko, mamy taką kolejną scenę, gdzie pojawia się wprawdzie taki akt mocy czy siły po prostu Jezusa, ale on jest całkowicie podporządkowany temu, co jest głównym problemem. A głównym problemem jest to, że liderzy nie wyczuwają dostatecznie sytuacji, która wymaga zlitowania się nad drugim człowiekiem. Mają po prostu problem z rozpoznaniem miłosierdzia jako podstawowej wartości i podstawowego jakby zachowania, jakie powinni podejmować na wzór Ojca, na wzór Boga. I Jezus w krótkiej rozmowie stara się jakby wyciągnąć ten błąd na wierzch i
I dlatego moim zdaniem ta scena skoncentruje się na przykładzie Jezusa, który pomimo sabatu z punktu widzenia faryzeuszy jednak uzdrawia i sam jakby no przywołuje ich do tego, aby uczciwie ocenili, co ma określoną wartość, jaką wartość ma miłosierdzie. Po drugiej stronie mamy fragment jakby zupełnie trochę zaskakujący, bo Jezus tam zostaje zaczepiony przez 10 trędowatych. No i Jezus ich uzdrawia, oczyszcza. Po czym, jak pamiętamy, jedynie no, poganin, tak, Samarytanin wraca i okazuje wdzięczność. I jeżeli pamiętamy, że cała ta sekcja tak, kręci się wokół uczniostwa, wokół tego, jakie wartości uczeń powinien odbijać, przejawiać, no to no, przy takim skojarzeniu tych dwóch scen, no to widzimy, że Jezus z jednej strony apeluje o pewną taką trzeźwość myślenia i oceniania, jaką wielką wartością jest miłosierdzie, tym bardziej wobec kogoś, kto jest w potrzebie, to z drugiej strony staje się przykładem lidera, który okazuje miłosierdzie pomimo tego, że ktoś nie ma ochoty nawet okazać wdzięczności. Zwróćcie uwagę, to jest echo znowu tego wszystkiego, cośmy wcześniej mówili o odbijaniu charakteru ojca, tak? Ojciec został przywołany przez Łukasza w pewnym dyskusji, w momencie dyskusji Jezusa. Okazuje miłosierdzie nad dobrymi i nad złymi, nad niewdzięcznymi, nad takimi, którzy są w sposób całkiem fajne ludki, tak? I teraz Jezus robi dokładnie to samo, tak? Okazuje to miłosierdzie, zgadza się, pokazuje, że no, to, że odpowiedź była taka, jaka była, czyli bez wdzięczności w większości, żeby było jasne, Żydów uzdrowionych, oczyszczonych, to mu się to nie podoba, niemniej jednak uczynił to. Tak? Uczynił to i to jest komunikat dla lidera, jak istotna jest w jego służbie taka właśnie postawa. Dobrze, zróbmy krok dalej. Kolejna warstwa, warstwa czwarta już teraz. Mamy tutaj dość szczególną grę, bo to, co robi Łukasz, kiedy komponuje te teksty tak dość specyficznie, to czasami jest też, czasami robi to też tak, że jest pewien główny kierunek tematu, problemu, który chce naświetlić, ale czasami jakby posługuje się tematem jakimś takim bardziej konkretnym, który jest właśnie nośnikiem do tego problemu głównego. I sekwencja D, 14:7-11, pokazuje bardzo wprost problem. Otóż na uczcie faryzeusze biją się o pierwsze miejsca, tak? Chcą być jak najbliżej tego głównego lidera, który jest tam tym szefem. No i Jezus mówi, no nie tędy droga, w ogóle nie o to chodzi, tak? I udziela im określonej lekcji. Natomiast w sekwencji D1, 17:1-10, w inny sposób, na przykładzie troszeczkę innego obszaru, pokazuje, że uczeń to jest ktoś, kto ma mieć przede wszystkim postawę sługi, a nie tego, kto się pcha na afisz. I tym obszarem jest z kolei bycie posłusznym woli Jezusa, woli co do przebaczenia za każdym razem temu, kto zawinił wobec mnie, ale przychodzi i mówi, przebacz, wiem, że zawiniłem. Tak? W sekwencji D1, 17:1-10, mamy pokazane właśnie posłuszeństwo wytrwania w przebaczaniu komuś, kto wobec nas jakby okazuje się z jakiegoś tam, jakoś zawinił, że to jest taka postawa, którą właśnie powinniśmy utrzymać za wszelką cenę i nie próbować pokazać, kim my to nie jesteśmy, przez fakt taki, że mówiąc krótko, no okej, okay, ja ci nie będę co chwileczkę przepraszać, tylko dlatego, że po prostu, że ty mówisz, że przepraszam i że rzeczywiście, może rzeczywiście żałujesz, ale,
ale ja sobie nie pozwolę na to, żeby mieć co jakiś tam czas po prostu kopać po kostkach, tak? Parafrazuję troszeczkę tą sytuację, ale chodzi o to, że uczniowie wyrazili tam sprzeciw wobec tego, że mieliby przebaczać aż tyle razy. Inaczej, tyle razy za każdym razem. A Jezus mówi, ja was nie pytam, czy wy macie ochotę, ale wy jesteście sługami, więc albo w to wchodzicie, albo to nie wchodzicie, tak? Albo wykonujecie w tym obszarze to, co jest moją wolą, albo nie. I to jest jakby ten konkretny problem, poprzez który Jezus w innym miejscu pokazuje, że uczeń jest w pewnym sensie w służbie swojemu Panu i tak jak wcześniej ci liderzy nie powinni przejawiać takich zachowań samowywyższania się gdzieś, czy wywyższania się, tak, czy pchania się właśnie na ten afisz. Tak samo w innym obszarze uczniowie powinni nie być temu, kto pokutuje przeszkodą, ale być pomocą. Dobrze. Warstwa piąta, sekwencje E i E1. W pierwszej scenie widzimy, że Jezus reaguje na taką sytuację, kiedy to właśnie jest jeszcze cały czas na tym przyjęciu u tego lidera wśród faryzeuszy. No i właściwie mówi, czy aby na pewno szczęśliwie korzystacie ze swojego majątku, robiąc imprezy w takim swoim miłym towarzystwie, w swoim środowisku, tworzycie sobie taką fajną właśnie towarzystwo, w którym po prostu jedni drugich zapraszają, jedni drugim czynią grzeczności. Czy jednak wy jako liderzy nie powinniście zagospodarować wasze zasoby tak, aby usłużyć tym, którzy nie mają tego jakby szczęścia bycia tak zasobnymi jak wy, którzy w społeczności są na pozycji słabych, pomijanych, bez zasobów. Jezus pokazuje, że liderzy w którymś momencie jednak poczuli radość z komfortu, poczuli radość ze spędzania fajnie sobie czasu, a gdzieś umknęło im to, że są posłani do słabych też. Tak, że ci słabi nie mogą po prostu wypaść z ich perspektywy, jeżeli mają służyć, jeżeli mają służyć ludowi, tak, a nie sobie samym, aby właśnie spędzać fajnie czas, prowadzić miłe dyskusje, nawet święte i teologicznie i być może tutaj bardzo zaawansowane, a jednak gdzieś udało im się wypchnąć na margines swojego działania albo w ogóle skreślić realną służbę tym słabym. Jezus wypomina to liderom, natomiast w sekwencji, która jest uzupełnieniem tego, cały rozdział poświęcony jest właśnie kwestią stosunku i posługiwania się majątnościami. Jezus tam pokazuje, jak z jednej strony do uczniów swoich pokazuje, jak być wiernym w sferze finansowej Bogu i zachować postawę sługi, jak przez to służyć i szukać Królestwa Bożego. Z drugiej strony dokonuje bardzo jaskrawej krytyki tej grupy liderów, tam są nazwani jakby, no ta grupa jest nazwana wprost, faryzeusze, którzy byli chciwi, tak? Jak to, że egoistycznie posługują się swoimi majątnościami, świadczy o tym, że odstąpili od słowa, odstąpili od prawa, które zakładało pewną solidarność w społeczności i dbałość o tych właśnie, którzy w społeczności są słabi, są pozostawieni bez pomocy. W związku z tym cała ta sekwencja
dyskutuje sferę finansową i z jednej strony konstruktywnie, z drugiej strony bardzo krytycznie. W obydwóch miejscach jest podkreślone to, że uczeń, lider to jest ten, kto oczekuje na rozliczenie swojej pracy na końcu. Tak? Kto zmierza do tego, aby zostać rozliczonym na końcu, nie teraz. Bardzo wiele postaw, które tutaj mamy w środku, one w jakiś sposób korespondują z tym, co opowiadałem wam w pierwszej części tego kursu, skuszeniem Jezusa. Tam właśnie te obszary, weź sobie teraz, weź sobie sam, wyszarp sobie, bądź ty, że tak powiem, na szczycie, możesz to zrobić, niech wszystko koło ciebie tańczy. W pewnym sensie to są takie refreny, które co chwileczkę w Ewangelii Łukasza powtarzały się jako krytyka w stosunku do liderów aktualnych, ale też w różnych drobnych wystąpieniach jako coś, co się czai na uczniów, którzy mają wejść w tą rolę liderów, tak? Którzy mają po odejściu Jezusa być tymi, którzy będą prezentować jakby odnowione wartości, odnowioną jakby pewną perspektywę służby i jakby dosłużyć tej nowej jakości, którą wypracowuje Chrystus. Tak? Przedostatnia warstwa, sekwencja F, 14, 15, 25, a potem cały 15. Mamy tutaj takie dwie sceny. Z jednej strony jeszcze na tej uczcie, przynajmniej w tej wersji z ramienia górnego tutaj, Jezus zostaje zapytany, no ale tam w niebie, przy tej wielkiej uczcie, no to będzie dopiero super, tak? No i Jezus stopniowo uświadamia tym odbiorcom, uczestnikom uczty, że generalnie będzie może super, ale problem polega na tym, że zaproszeni nie mają ochoty skorzystać z zaproszenia, tak? Więc zaczyna się tak fajnie od takiego grzecznego pytania do rabiego, a potem się okazuje, że ta rozmowa znowu się jakoś zapada, bo naprawdę jest poważny problem właśnie z tymi, którzy się nieźle bawią przy tym stole. I ta idea takiej niegotowości do skorzystania z zaproszenia do Królestwa, którą widzimy tutaj w takiej właśnie pierwszej odsłonie, powraca w rozdziale 15, kiedy liderzy mają problem z tym, że grzesznicy de facto pokutują i przychodzą do Jezusa, tak? I że Jezus z nimi jada. Nie akceptują tego faktu, że nagle no, ci, których odpowiednio ometkowali, zachowują się jakby dokonują zwrotu. To im się w jakiś sposób nie mieści w głowie, w tym sensie, że tak jakby oni po prostu skreślili. Tak jakby oni jakby nie dawali im przestrzeni do dokonania takiego zwrotu. Jezus w tym 15 rozdziale musi jakby od nowa powiedzieć tym liderom, że no, co byśmy nie powiedzieli, nie ma nic lepszego z perspektywy wartości niebieskich, jak nawrócenie grzesznika, tak? Jak powrót do wreszcie normalnego stanu, do jakiejś harmonii. Jeżeli no, takie coś nie powoduje w radości w liderach, to macie, chłopcy, duży problem. Proszę wybaczyć, że mówię chłopcy, ale w tamtej kulturze to jednak byli przede wszystkim chłopcy. Szczegóły musimy sobie zostawić, ale generalnie widzimy, że tutaj w tej warstwie jest rozbicie między tym, co jest deklarowane jako ta bliskość do Boga, a tym faktycznym stanem, czy ten ktoś tą bliskość rzeczywiście za nią zmierza, rzeczywiście ją we właściwy sposób rozpoznaje. W obydwu miejscach mamy jakby podobny obraz użyty, uczty,
ponieważ rzecz w tej pierwszej części dzieje się w czasie wspólnego posiłku i jest mowa o uczcie tej w Królestwie Bożym. I też cała sekwencja 15, sekwencja F1 w rozdziale 15 też co chwileczkę posługuje się właśnie elementem wspólnego posiłku jako wyrazem i społeczności, i radości z tego, że wydarza się rzecz dobra, słuszna, radosna i tak dalej. Do tej motywu uczty jeszcze wrócimy. Natomiast no, zwieńcza całą sekcję sekwencja G, która w takiej postaci rozbudowanej ponownie jest wezwaniem do uczniostwa. W pewnym sensie takiego uczniostwa radykalnego, cokolwiek by to na razie miało znaczyć, ponownie opartego na wyrzeczeniu, na pozostawieniu rzeczy, które człowiek jakby ma. Natomiast jaka jest treść tego pozostawienia, tego wyrzeczenia, zostawiamy to na razie na boku, kiedy sobie popracujemy nad tą sekcją w całości, no to wtedy po prostu mam wrażenie, że dopiero jakby te treści nam się pojawią. Dobra. Okej. Chciałbym zwrócić uwagę może jeszcze waszą na takie rzeczy, że no dobra. Czyli no, taki układ warstwowy oczywiście możemy zdekomponować do takich właśnie kolejnych stopni argumentacji Łukasza. I tutaj jakby starałem się zbiorczo nazwać te kolejne kroki. Pierwsza warstwa to Chrystus, wąska brama dla wszystkich, którzy pragną wejść do Królestwa Bożego. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Nadchodzi sąd nad pokoleniem i Jerozolimą. Wezwanie uczniów do gotowości na spotkanie Pana. Warstwa druga. Staram się jakby z tych dwóch elementów utworzyć pewien wspólny mianownik. Tak? Warstwa trzecia. Wezwanie do wrażliwości na potrzebę miłosierdzia. Przykład miłosierdzia Jezusa nawet pomimo braku wdzięczności. Czwarta warstwa. Nie wywyższanie się, ale zachowanie postawy sługi. Tak? No taki skrót myślowy tu już. Przykład wytrwałego przebaczenia osobie pokutującej. To jest no, ten element, który wam mówiłem. Rozumiem, że może być niezupełnie jasny, kiedy się po prostu z pewnej perspektywy na ten tekst 17.1.10 nie spojrzy, ale to może będziemy mieć okazję, a może i nie. Zobaczymy. Piąta warstwa. Stosunek lidera do majątku i finansów jest oznaką oddania Bogu. Chciwość zdradza porzucenie Słowa Bożego. Szósta warstwa, zaproszenie Chrystusa jest dla wszystkich. Liderzy nie chcą skorzystać, ani nie uznają pokuty grzeszników. Tak? I siódma warstwa, to centrum całej sekcji, to jest wezwanie do uczniostwa. Dopowiedzi sobie darowałem. Opowiemy sobie o nich, jak do tego punktu dojdziemy. Dobrze. Czy macie jakieś pytania, uwagi do tego miejsca? Dobrze. To teraz korzystając jeszcze z tego slajdu. Wydaje mi się, że dwie warstwy początkowe mają taki zupełnie podstawowy charakter, nie tylko ta pierwsza warstwa. Dlatego, bo jakby podejmują argumenty, które są właśnie takim bardzo paradygmatyczne i bardzo zasadnicze. O ile pierwsza warstwa pokazuje, jakby zmierza ku temu, aby powiedzieć wejście do Królestwa, zyskanie życia dokonuje się tylko poprzez Chrystusa, poprzez zaufanie Bogu, poprzez oparcie się na Chrystusie. Można by tutaj postawić kropkę.
O tyle warstwa druga z kolei pokazuje inny warunek jakby graniczny, tak? Chrystus jest sędzią. Chrystus jest Panem, który dokonuje sądu i rozliczenia ze swoim ludem. Czyli na samym dole tej całej argumentacji ku uczniostwu pojawiają się bardzo zasadnicze przesłanki do rozważenia przez lud i przez aktualnych liderów. Jeżeli uznamy, że uczniowie Jezusa mniej więcej, no przynajmniej są po stronie Jezusa w tym momencie już, tak? To czy rozumieją wszystko, czy nie wszystko, to jest jakby inna sprawa. Natomiast te argumenty tutaj Łukasz ustanawia jako zupełny fundament i o ile inne rzeczy mogą się w sytuacji, w odniesieniu do Jezusa komuś podobać czy nie podobać, to jednak te kwestie powinny bardzo jakby zdecydowanie wyryć sobie odbiorcy w głowie, aby rozumieć, jakie są konsekwencje potencjalne ich decyzji. Generalnie nie lubię używać argumentacji przez siłę, tak? Ale wygląda na to, że tutaj, w tym miejscu, no Jezus i Łukasz, tak, który tak to poukładał, nie wycofuje się z takiej argumentacji. Weźcie pod uwagę mnie, tak mówi Jezus do tych liderów i do swoich uczniów, również jako tego, który rzeczywiście włada historią, który rzeczywiście pośród historii dokonuje rozliczenia i sądów. Tak? Nie opuśćcie tego elementu, bo może wam się przytrafić coś, czego byście sobie nie życzyli po prostu. To brzmi, no tak powiedziałbym, mało po koleżeńsku, to prawda, ale musimy powiedzieć, że do tej pory rozmowa z Jezusa ze swoim ludem była taka, że zaczęło się od bardzo spokojnych świadectw i dowodów swojego autorytetu i pozycji, co stopniowo tam jakby jednak powodowało opór, sprzeciw, wrogość i polowanie na Jezusa. W związku z tym w tej ostatecznej jakby chwili tuż przed wejściem do Jerozolimy Jezus w argumentacji do tych potencjalnych swoich uczniów, których jeszcze cały czas zamierza odzyskać, no nie waha się jakby nazwać rzeczy po imieniu, tak? Że no moja pozycja po prostu jest taka, tak? No mogę wam tego nie mówić, ale lepiej, żebyście to wiedzieli, tak? Dobrze. Potem następują bardzo praktyczne trzy warstwy. Właśnie bądź miłosierny jako lider, tak? Nie wywyższaj się, ale pamiętaj o pozycji sługi. W sferze finansowej majątku służ, a nie służ sobie. Ten szósty, z tą szóstą warstwą powiedziałbym, pamiętaj o pewnym braterstwie, jakim jesteś objęty ty i każdy inny człowiek, któremu służysz również, tak? Bo tu jest ten problem, że w którymś momencie ci liderzy tak bardzo odlecieli od środowiska, któremu mieli służyć, że właściwie nagle żyli jakby swoim życiem tyle, a wobec tych ludzi mieli co najwyżej bardzo negatywne opinie. Tak? Jezus tutaj przywraca w pewnym sensie poprzez różne elementy tutaj wykorzystane po prostu podobieństwa i to, że ci liderzy mają tego samego ojca, są zaproszeni na tą samą ucztę i mają ten sam zasadniczy problem. Tak? Tyle, że oni o tym zapomnieli. Oni nadal są ludźmi, którzy podlegają grzechowi, nie tylko tamci, których oznaczyli jako grzeszników. Dobrze. Zasygnalizowałem coś wcześniej odnośnie tego, co się będzie działo, co powinno działać w naszych umysłach, kiedy jakby mierzymy się z tekstem, który jest w centrum, czyli wezwaniem do uczniostwa.
A mianowicie problem polega na tym, że kiedy dochodzimy do tego tekstu i czytamy go, moglibyśmy to zrobić teraz, ale zostawiam to wam w domu, żebyście sobie zrobili. Tam jest takie nagromadzenie skrótów myślowych i pewnych obrazów, które właśnie pozbawione kontekstu całej sekcji są otwarte na dowolne skojarzenie. I to jest dla nas problem, bo w tym momencie, no, jeżeli jest jakiś skrót myślowy, pewna jakby oderwana od reszty jakiejś pewnej podpowiedzi, pewnej pomocy cząstka tekstu, no to pozostajemy jakby na łasce swoich skojarzeń. Moja podpowiedź dla was jest taka, do następnego spotkania, mając te wskazówki odnośnie tego, co tu się dzieje, jakie są granice, jakie są dialogi pomiędzy tymi częściami, spróbujcie sobie popatrzeć na ten cały materiał jako właśnie tą przestrzeń do wyrzeczenia się dla potencjalnego ucznia, czyli jakie wartości powinny go budować, jakie negatywne zachowania powinny być rzeczywiście przez niego odrzucone. I taka, jakby powiedziałbym, takie zestawienie dopiero spróbować wczytać w to centralne wezwanie do uczniostwa i wtedy w te słowa o wyrzeczeniu się wszystkiego, o tym, aby no, nie szukać pewnych podpórek, pewnych alternatywnych dróg bezpieczeństwa dla swojego życia czy usprawiedliwienia, zobaczyć, no, jak to zadziała, tak? Do czegoś takiego bym wam zachęcił. Jeżeli sobie pozbieracie stąd różne klocki, to wówczas ta sekwencja G, centrum całej sekcji 14-25-35, może zabrzmieć konkretnymi treściami, a nie tylko i wyłącznie skojarzeniami z czym mi się to kojarzy, tak? I tak dalej. Dobrze. To teraz króciutko takie dominujące motywy, które cały czas, bądź prawie cały czas są obecne w tej całej sekcji, tak? Prawie w każdej sekwencji mamy jakieś odniesienie do uczty, do wspólnego posiłku, do społeczności stołu. Pytanie, jakie to może mieć znaczenie, jaką to może mieć rolę w tym działaniu Łukasza, który tak to skomponował, tak? Widzimy, że w którymś momencie okazuje się, że aktualni liderzy mają problem z poczuciem braterstwa z tymi innymi ludźmi, których właśnie ometkowali, ponaklejali na nich grzesznicy, celnicy i tak cała reszta, tak? Złodzieje, łobuzy. Tutaj ten motyw właściwie jest prawie na każdej, w każdym elemenciku. Jeżeli nie jest wprost, to nawet jest poprzez inny obraz w jakiś sposób zasugerowany. Tak? Przykład takiego obrazu i zasugerowania. W sekwencji, która jest poświęcona sądowi, nie tej pierwszej, ale tej drugiej, czyli tej takiej rozbudowanej, to jest sekwencja B1. Gdzieś tam w środku zobaczycie pytanie uczniów. No, gdzie będą zabrani? No, gdzie będą zabrani? No i odpowiedź jest taka właśnie, że no, gdzie jest padlina, tam się zlatują orły, co nie? Chodzi o to, że idea zabrania jest właśnie tą ideą tam uratowania. Czyli w taki specyficzny sposób jest powiedziane, że zostają zabierani tam, gdzie jest posilenie, tak? Gdzie jest zabezpieczenie, gdzie jest ich pokarm. Nie wprost przez to, że siedzą bohaterowie przy jednym stole i coś rozmawiają, albo rozmawiają o jakiejś tam uczcie, ale choćby w taki sposób, de facto prawie w każdym elemencie ten motyw jest obecny. Tak? Po drugie, bardzo wyraźnie Jezus zwraca uwagę na swoją pozycję i rolę. Czyli o ile w innych sekwencjach, w innych sekcjach Jezus ujawniał swój autorytet, albo on był ujawniany przez na przykład siły demoniczne,
Ty jesteś święty Boży, ty jesteś, bo mówiły, że jesteś, bo one wiedziały, że jesteś Synem Bożym, Chrystusem i tak dalej, i tak dalej. Tak tutaj Jezus sam wskazuje na swój autorytet i na swoją pozycję i na swoją rolę względem tych, z którymi rozmawia. Tak? To jest istotne, bo jakby nie używa może tych samych terminów, ale poprzez rolę swoje, jakie wskazuje, pokazuje właśnie, że jest postacią absolutnie kluczową, jeśli ktoś myśli o byciu blisko Boga, o byciu w Królestwie Bożym, o zbawieniu, o życiu wiecznym. Tak. Jest to postać nieusuwalna i jest postać, przez którą taki ruch może być jedynie wykonany. I dzieje się to bardzo często. Oczywiście to dzieje się bardzo często. Dlaczego? Ponieważ mamy sytuację cały czas taką retoryczną, że Jezus usiłuje wpłynąć na tych, którzy właśnie mają problem uznać w Nim Chrystusa. Tak? Czyli rozmawia z liderami, którzy do tej pory cały czas stawiają się o konie. Oni jeszcze siedzą z Nim przy stole, oni sobie z Nim go fajnie posłuchają, ale tak naprawdę cały czas mają problem uznać w Nim tego, kogo powinni w Nim zobaczyć, jeżeli chcą zrobić rzeczywiście krok do przodu. Dobrze. Bardzo często jednak pojawia się ten motyw rozliczenia, sądu, przyjęcia lub odrzucenia jako sądu, tak? Czy jako rozliczenia. Widzimy to nie tylko w tej warstwie drugiej, którą Wam pokazałem, ale to się pojawia w różnych miejscach. I no widzimy, że ten argument polegający na tym, że weźcie pod uwagę, kto Was zaprasza, jaka jest jego rola, jaka jest jego pozycja i jaka jest jego nieuchronna też funkcja wobec tych, którzy trwale usiłują się jakby postawić w poprzek, tak? A propos działalności takiej, powiedziałbym, sądowniczej, korygującej, dobrze mieć taką myśl z Izajasza, wybaczcie, teraz tego fragmentu jakby nie zlokalizuję po adresie, ale idea jest więcej taka, że Bóg nie powstrzymuje się od sądu właśnie ze względu na swój lud, ze względu na Jerozolimę, ze względu na Izrael. Tak? Czyli w pewnym sensie Bóg, chcąc być wiernym wobec swojego ludu, nie może się powstrzymać od sądu, aby go ratować od jego własnych szaleństw. Tak? Z chwilą, kiedy on już sam nie potrafi się wycofać ze swoich szaleństw, ze swojej jakby głupoty czy jakiegoś tam odstępstwa. I to jest cały problem, tak? Że okazuje się, że wobec określonych postaw negatywnych buntu nawet Bóg w jakimś sensie jest bezbronny na drodze perswazji normalnej. W związku z tym te fragmenty w Nowym Testamencie mogą nas przerażać, ale one są jakby całkowicie po pewnej linii, która się jakby, no, linii, która się po prostu cały czas toczy, jakby próby ochrony i prowadzenia przez Boga, w tym momencie przez Chrystusa, swojego ludu. Dobrze. Pojawia się motyw Jerozolimy i widzimy go na dwa sposoby. Po pierwsze, pojawia się w tych punktach pierwszym i ostatnim, czyli w tej warstwie, o której będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać o niej, i widzimy to na dwa sposoby. Z jednej strony to jest cel misji Jezusa, ale z drugiej strony też miejsce sądu. Tak? I też miejsce, wobec którego otoczenie Jezusa ma określone oczekiwania. Tak? Spodziewają się, że Jezus, będąc blisko Jerozolimy, kiedy tam dojdzie, zapoczątkuje Królestwo Boże. No i tutaj jest jakby pewien problem. Zostawiamy to. Motyw miłosierdzia. Pojawia się w tej warstwie, jako element, który Wam pokazałem, jako element dominujący, główny, ale w różnych innych swoich odcieniach pojawia się również w innych miejscach. Tak? W innych miejscach poprzez różne działania w praktyce lidera, Boga. Okej. Okay. Więc widzimy, że to miłosierdzie u Łukasza naprawdę wyrasta na jeden z głównych rysów kogoś, kto chce być dzieckiem Bożym, kto chce naśladować Ojca, kto chce iść śladem Jezusa.
Widzimy też w tej całej sekcji taką specyficzną technikę przesuwania środka ciężkości dyskusji, jaką stosuje Jezus. Będziemy to widzieć za chwileczkę w pierwszym fragmencie, to być może skorzystamy z tego, skomentuję, ale no, idea jest mniej więcej taka. Ktoś coś wrzuca, jakieś hasło, Jezus przerzuca, jakby przenosi środek ciężkości na jakiś inny problem, a potem wraca dopiero do tego, co zostało wrzucone. Tak? I, no i takich fragmentów tutaj mamy właśnie w tych miejscach przynajmniej kilka. Jest to takie dość ciekawe. Okej. Okay. Jakieś pytania? Nie? To zróbmy sobie 5 minut przerwy. Aha, przepraszam, zlitujcie się chwilkę. Bo widzę, że tu mi się jakiś jeszcze slajd... Jeszcze mi się jakiś slajd za tego. Ja to się zobaczyłem. Zrobimy jeszcze taką krótką listę pewnych istotnych rzeczy w stosunku do tej sekcji poprzedniej, paralelnej. I o tym wam już powiedziałem. Jezus zaczął pracować nad aktualnymi literami, aby ich w jakiś sposób odzyskać, ale i nad ludem. Perswazja Jezusa toczy się przede wszystkim poprzez słowo. Czyli znowu jakby Jezus wycofuje się z argumentów na swój własny temat poprzez właśnie akty mocy. Te, które się zdarzają, służą jakby czemuś innemu. Tak? One tutaj jakby nie są w pierwszym rzędzie jakby tutaj wyciągnięte, aby pokazać, kim on jest. Chociaż drugi fragment z trędowatymi zahacza o coś takiego, to prawda. Rozwinięte zostają temat jakby słabych punktów u samych uczniów Jezusa. Tak? Będziemy to troszeczkę wałkować i to jest ciekawe, bo to jest jakby znowu ten element komplikowania obrazu. O tym wam mówiłem na poprzednim wykładzie w odniesieniu do sekcji tej poprzedniej, kiedy Łukasz najpierw przedstawiał obraz taki wydawało się prosty, a nagle po jakimś czasie pojawiają się fragmenty, które komplikują tą rzeczywistość i teraz się okazuje, że ani faryzeusze nie są całkowicie skreśleni, jak można było sądzić po poprzedniej sekcji, ani uczniowie nie są tacy fajni i w takiej doskonałej jakby świadomości rzeczy, jak można byłoby wynik wnioskować również ze wcześniejszego materiału. Pojawiają się nowe obszary zupełnie, które wcześniej nie były dyskutowane z taką jakby intensywnością, jeśli chodzi o jakości dla uczniów. Nie mamy w ogóle żadnego motywu misji i szczególnego wyposażenia uczniów. Tak? Tutaj podstawowym wyposażeniem uczniów jest określone zrozumienie fundamentów i określonych wartości w tej sekcji. Tak? O ile poprzednio byli wysyłani na misję, byli wyposażani w moc taką i siaką, tak? To tutaj jakby ten temat nam w ogóle nie istnieje. Oni przede wszystkim mają być we właściwy sposób poukładani wewnętrznie. Wskazówki Jezusa ukierunkowują uczniów na fakt, że ich misja będzie rozciągnięta w czasie. Czyli tutaj jakby po raz, jakby, no, trudno powiedzieć, że na pewno po raz pierwszy, ale na pewno z taką wyrazistością zostaje zaznaczone to, że to, do czego ich Jezus przygotowuje, to jest coś, co będzie się musiało jeszcze potoczyć przez jakiś czas i na pewno już bez obecności Jego samego pośród nich. To oczywiście powoduje to, że uczniowie się trochę czują zagubieni, nie bardzo wiedzą, co się dzieje. Co to za jakaś wersja B planu. Ale no to już jest jakby inna sprawa. W tym momencie, w którym oni byli i w tej wyobrażeniach, jakie mieli na temat Chrystusa, no wydaje się, że to jest jakoś do usprawiedliwienia. Dobrze, teraz zróbmy sobie tą przerwę. Przepraszam.